Podróżnicy, z tej strony Sylwia. Witajcie w podcaście Itaka Podróżuje i Inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. Dzisiaj przeniesiemy się do Egiptu, kraju piramid, faraonów i Nilu, który kryje w sobie wiele nieodkrytych tajemnic i niezwykłych historii. Tutaj, w cieniu majestatycznych piramid i świątyń faraonów, rozciągają się luksusowe kurorty i hotele, które oferują niezapomniane chwile wypoczynku nad brzegiem Morza Czerwonego czy na złotych piaskach pustyni. Więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając kolejnych opowieści. To już czas na naszą podróż. I taki świat jest piękny. Cześć, Magda. Assalamu alaikum. Może na wstępie opowiedz nam kilka słów o sobie i o temacie naszej dzisiejszej rozmowy. Możecie kojarzyć mnie z podcastu O Krecie, w którym miałam okazję brać udział. I na co dzień pracuję w biurze podróży i taka, łącznie już jakieś 7 lat. No to na pewno masz ogromną wiedzę, którą chciałabyś się tutaj podzielić ze mną i z naszymi słuchaczami. Mam nadzieję, że tak dzisiaj będzie. Przeniosę nas trochę do świata arabskiego, do Egiptu, stricte, ściśle do Marsa Alam. Dobrze, to może tak na początek scharakteryzujmy sobie. Położenie. Opowiedz nam, gdzie konkretnie się znajduje ten region Marsa Alam. Jasne. Marsa Alam znajduje się na południu Egiptu, 300 kilometrów od Hurgady, bo większość z nas kojarzy trzy podstawowe kurorty, na pewno dwa. Sharm el Hurgada i Marsa Alam. Do Egiptu... Lata bardzo wielu Polaków. No właśnie, dlaczego? Co jest, co jest tego powodem, że tak wiele osób wybiera ten kierunek na swoje wakacje? Ja myślę, że przede wszystkim pogoda, jakość w stosunku do ceny to, co może, czego możemy doświadczyć tak naprawdę na miejscu i jest na wyciągnięcie ręki. Nie musimy lecieć 8-9 godzin, żeby mieć. Bardzo dobrą pogodę. Ale jeżeli mówimy o długości lotu, to powiesz nam, e, jak długo e, musimy lecieć do Egiptu, do Marsala. E, przybliżając tak, około 4,5 godziny. Pamiętajmy najważniejsze przed wylotem sprawdzić paszporty. Paszport tak, musi być idzie. ważny. 6 miesięcy licząc od daty dnia wjazdu do Egiptu, tak? Równe 6 miesięcy. Trzeba to dokładnie obliczyć, żeby nie było problemów. Dobrze, coś poza paszportem, coś jeszcze musimy mieć, o czymś pamiętać? Tak, musimy przygotować się na płatność za wizę, ponieważ okay. w przypadku Marsa Alam jest to 25 dolarów płatne gotówką na miejscu. Za każdą osobę tak samo. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Więc to są takie dwie podstawowe rzeczy. Oprócz kremów z filtrem i uśmiechu, e, oczywiście, lecimy z paszportem ja i z kupujemy. Wspomniałaś wizer. o pogodzie, więc jest to kierunek całoroczny, ale na pewno są jakieś różnice pomiędzy temperaturą, która występuje w zimie, a w lecie. Jak to wygląda? Oczywiście, są nie takie ogromne różnice jak mhm. w Europie, na pewno. Natomiast jest klimat zróżnicowany również pod względem miejsc, tak, i tych mhm. kurortów o których rozmawiamy. E, ale ogólnikowo mówiąc, no w lato jest bardzo gorąco. Może być gorąco dosłownie. E, więc jeżeli chodzi o zwiedzanie, to przeniesiemy mhm. się na drugi kraniec, czyli w zimę. Jest okay. przyjemne 20-25 stopni. W Marsa Alam zawsze ciut cieplej niż w Sharm el-Sheikh i w Hurgadzie, te mm -hmm. 2-3 stopnie. A D jak z temperaturą wody? Super pytanie, warte uwagi. Temperatura wody najprzyjemniejsza, myślę, jest jesienią i jesień uważam też za super czas, żeby polecieć do Egiptu, ponieważ i temperatura otoczenia nie jest taka jak w lato, czyli mamy około przyjemnych 30 stopni Celsjusza, jeśli mówimy o temperaturze powietrza, a temperatura wody ma 20 kilka stopni, więc naprawdę Super. przyjemnie się snurkuje i pływa. Na pewno najchłodniejsza temperatura wody jest na przełomie zimy mhm. i wiosny, ponieważ woda stosunkowo już musi się wychładzać. Mhm. Jak mam porównanie snurkowania jesienią a wczesną wiosną, to na pewno wczesną wiosną, jeżeli ktoś chce dłużej być w wodzie, mhm. pod wodą, polecam piankę żeby po prostu organizie się nie, nie wykładał. Natomiast no, zwykłe kąpiele przy hotelu jak możliwe. najbardziej są możliwe. Okay. Pamiętajmy też, że jeżeli już mówimy o hotelach, większość hoteli warto też to sprawdzać ma podgrzewane baseny i w zimę to się super sprawdza. No to jest świetna informacja, na to warto zwrócić uwagę, bo jednak chcemy się w, tą, w tej zimie wygrzać, a nie wychładzać. Tak, kiedy u nas jest zimno i depresyjnie, tam jest słońce i grzejemy Dokładnie. organizm. A wróćmy jeszcze do samego Egiptu. Może coś więcej nam tutaj powiesz o samej ludności? Jasne. W Egipcie żyje 106 milionów ludzi, ale kumulują się i centralizują tak naprawdę w Kairze. Tam mamy około 20 milionów policzonej ludności. Wow, jest to liczba, która robi wrażenie. Tak, dlatego Kair jak najbardziej na city break albo jeden dzień, ale musimy pamiętać, że jest tam głośno i dość specyficznie pod względem właśnie ruchu, zarówno ulicznego, bo czerwone światło to tylko ewentualnie sugestia. Tak, tak? ja pamiętam <grym> też że z, z Kairu właśnie, że praktycznie nie było pasów wyszczególnionych na drogę. Rodzaj. Myślę, Dzisiaj że są nieważne. 3-4, po prostu każdy jedzie, jak chce. Tak, ale z przewodnikiem, warto wybrać się jak najbardziej do Kairu. Pamiętajmy, że w Egipcie 90% ludzi wyznaje islam. Um, odczuwam nieraz, że klienci się troszkę tego obawiają. Ja zupełnie bym tutaj naprawdę ten obraz zmieniła. Mhm. Um, jest to, owszem, inna kultura, tak, jeżeli zwiedzamy obiekty sakralne, to kobiety zakrywają ramiona, nie chodzimy w superminiówkach, ale to tak samo jak u nas w kościele chrześcijańskim. Dokładnie, trzeba gdzieś tam te zasady respektować, zachować, i się dostosować do, do panujących norm. Dokładnie, więc w ogóle bym się tego nie obawiała. Bardziej może zwracałabym uwagę faktycznie na Ramadan, który mhm. jest świętem ruchomym. No właśnie, czy ma on wpływ na wypoczynek w Egipcie? W kurortach samych jako tako nie. Okej, okay. a poza? Poza kurortami nie afiszujemy się jakoś wybitnie z jedzeniem i piciem, tak, przy lokalnej ludności, mhm. ale tak jak wspominałam w miejscach typowo turystycznych, gdzie są przewodnicy, gdzie je odwiedzamy, tam wszystko funkcjonuje normalnie, tak? Czyli nie ma się czym przejmować, bez względu na Ramadan, warto ten kierunek wybrać. Tak, warto sprawdzić kiedy jest, mhm. ale tak jak mówię, turystów to raczej nie dotyczy, tak? Więc tutaj też tego bym się nie obawiała. Sami Egipcjanie są bardzo sympatycznymi ludźmi i tak jak rozmawiamy o południu mm -hmm. i Marsa Alam, ja aż się zdziwiłam, że lubią żartować również na e, swój e, temat. A może jakieś żartki? Właśnie mam ma, ma taki dowcip przygotowany nie jestem super e, w opowiadaniu e, żartów, ale e, może zobrazuje nam on trochę też tak naprawdę charakter Pewnie, myślę, że tutaj wszyscy z przyjemnością wysłuchamy. Więc spotykają się Aleksandryjczyk, Kairczyk i południowiec na pustyni. Są już wycieńczeni i powoli pragnienie daje o sobie znać. Jeden z nich przez przypadek kopie lampę na pustyni. Wydobywa się z niej dżin. Dżin może spełnić życzenie każdego z nich. Więc pyta się Aleksandryjczyka, w czym może mu pomóc? Aleksandryjczyk mówi: Przenieś mnie teraz na plażę pełną dziewcząt tańczących taniec brzucha. No i puf, przenosi go. Kairczyk mówi, że chciały być teraz w największym meczecie w Kairze. Ciach i przenosi go. Natomiast Południowiec twierdza, że jest mu bardzo smutno i prosi z powrotem o kolegów. O, no właśnie, bardzo fajnie to nam zobrazowało tutaj podejście lokalnych mieszkańców. Tak, i... są bardzo sympatyczni, bardzo gościnni. Um, przysłowie jest takie, że jeżeli ktoś stanie w twoich drzwiach, to absolutnie ich nie zamykaj. Nawet jeśli nie miałbyś nic do jedzenia, musisz Musisz. Tak naprawdę, no, chcesz podzielić się e, tym z kimś, kto przychodzi i jest spragniony czy głodny. Czyli gościnność, uśmiech. A jest jeszcze coś? Są jakieś różnice kulturowe, które zauważyłaś podczas swojej podróży do Marsala? Na pewno e, różnice kulturowe są e, między Egipcjanami pracującymi, np. w kurortach czy w mhm. miastach, a samymi Beduinami, którzy już są na pustyni i odwiedzamy ich w wioskach beduńskich. Tak. Żyją o wiele prościej, tak jak kilkadziesiąt lat temu I jeżeli chodzi, ale to już może później powiemy o targowiska To też różnią się sprzedawcy egipscy od beduińskich A To jest na pewno ważny temat, do którego z pewnością wrócimy, w, jeżeli będziemy mówić o zakupach na pewno e, każda osoba wybierając Egipt na swoje wakacje e, zastanawia się, który z kurortów będzie najlepszy, tak? Bo tak jak wspomniałaś, mamy Marsala, mamy Hurgadę, mamy Sharm el-Sheikh. Czy mogłabyś każde z tych miejsc scharakteryzować i może powiedzieć pokrótce, dla kogo e, jest dane miejsce? Jasne. Nie wybierajmy Egiptu dla samego Egiptu. Ehm... Tak, to bardzo ważna rozwaga. <laughs> Myślę, że warto skupić się na różnicach między kurortami. I tak, Sharm el Sheikh będzie dla nurków. Biuro Podróży i taka ma bardzo dobrej jakości hotele w tej okolicy, więc jeżeli szukamy luksusu i nurkowania, to na pewno tam. Hurgadę bardziej określiłabym im jako większą aglomerację, mm -hmm. bo mamy bardzo blisko miasto dla imprezowiczów i dla ludzi, którzy chcą poznać. Po prostu miejskie życie i ten zgiełk tak, Na pewno troszeczkę łatwiejsza też możliwość wyjścia, nie? Poza hotelem. Tak, tak jak tak. zauważyłam, będąc w Furgadzie, gdzieś tam możliwość tych sklepów lokalnych, kawiarni, barów. Tak, poruszamy się normalnie po lokalnych drogach, tak jak mówisz, wychodzimy z hotelu i jest to życie ten końca No właśnie, jak to wygląda w związku z tym w Marsalam? W Marsalam jest zupełnie inaczej. Są to kurorty na pustyni, tak bym to określiła. I na spokojny wypoczynek. Tak, bardzo spokojny wypoczynek ale z nutą przygody i na pewno ciekawymi atrakcjami. Okay, już mnie to, zainteresowałaś. Nie jest to tylko pustynia. Warto pamiętać, że w Marsa Alam cudowna baza nurkowa do snurkowania i nurkowania e, dla nurków profesjonalnych, jak i mało zaawansowanych. I miejsce idealne do zwiedzania luksoru czy karnaku, czyli perły e, Egiptu starożytnego. Bo wracając do Hurgady... Oczywiście mhm. z Hurgady zwiedzamy Kair, no wiadomo, piramidy, Sfinksa, piramidy. czyli to, co kojarzy się głównie z Egiptem. Ehm, Marsa Alam jest położone 300 km na południe od Hurgady, więc mhm. stamtąd nie zobaczymy piramid. Ale jeżeli już byliśmy w Hurgadzie albo chcemy lepszej rafy koralowej niż jest w Hurgadzie mhm. i Sharm el to Marsa Alam będzie doskonałe. Marzycie o podróżach, słuchając naszego podcastu? I taka spełni Wasze marzenia. Sprawdźcie oferty na www.itaka.pl i rezerwujcie niezapomniane wakacje. Z nami odkryjecie, że podróże to niesamowita przygoda. I taki świat jest piękny. Jesteśmy w temacie raf koralowych. Wiemy, że z tego właśnie słynie Egipt, plus bogate życie podwodne. Jakie miejsca w Marsalam poleciłabyś dla fanów nurkowania i snurkowania? Tak naprawdę wielka rafa koralowa ciągnie się tysiące kilometrów wzdłuż wybrzeża, em, wzdłuż hoteli em, i takim bardzo, bardzo słynnym zatoką. Jest Abu Dhabab. E, mamy ją przy jednym z hoteli, e, z oferty biura podróży i taka. I ona, oprócz e, z tego, co kojarzę, oprócz pięknej rafy, słynie też z pięknego piasku, nie? jest jedną z ładniejszych plaż. Tam jest cudnie. Jak po raz pierwszy tam byłam, e, to zastanawiałam się, dlaczego ludzie stojący po kolana w wodzie mają głowy pochylone i wszyscy patrzą w dół. Jak weszłam do wody, to zrozumiałam, bo pod nogami pływały mi kolorowe, tęczowe ryby, a jak przepłynęła płaszczka, to już byłam, wiedziałam, że muszę tam wrócić. Oh, wow. Tak, także dlatego wszyscy zaglądali do wody, więc tak naprawdę... I już przy samym hotelu. Tak. Zawążona tr... po Nie trzeba było używać maski i rurki. Miałam takiego klienta, który pięć lat z rzędu latał do jednego z naszych hoteli w za... przy Zatoce bo co roku w zimę widział tam żółwia, mówił, że to już jego kumpel, więc jakby musiał go odwiedzać co roku. Więc można wybierać to samo miejsce kilkakrotnie. Tak, więc żółwie też tam można spotkać. Jeżeli mówimy o rafie koralowej, to nie sposób nie wspomnieć wysp Kulan. Przepiękne. Takie można powiedzieć Malediwy chyba, prawda? Porównałabym je tak idealnie jak mówisz, Malediwy czy mm, Zanzibar, taka woda. I ten piasek taki miałki, pudrowy. Idealnie to określiłaś. Jak tam byłam, to przeniosłam się zupełnie na karaibskie wyspy, bo woda jest rewelacyjna, a piasek, tak jak mówisz, jest jak puder. Ale to nie wszystko. Nie tylko widok, nie tylko woda, na której to, co myślimy. Co jeszcze że... na nas czeka? <laughs> myślimy, że łódki lewitują tak naprawdę na tej wodzie, bo jest... ma taki kolor. Um... Po zanurzeniu głowy w wodę właśnie widać to, czym Marsa Alam e, nas, nas kusi. Czyli piękne, kolorowe gatunki ryb, e, bardzo dużo płaszczek tam widziałam i wrażenie zrobiły na mnie też te ryby, takie, które mają skrzydła, jakby skrzydlice. Mhm. E, bardzo chciałam zobaczyć murenę, ale jeszcze mi się nie udało. Mam nadzieję, że... Tak, mam nadzieję że dam radę następnym razem, więc tam płyniemy i w naturalnym środowisku obserwujemy to wszystko, płyniemy za przewodnikiem takim jakby, który snurkuje przed nami, on zna też miejsca, w których te ryby żerują i możemy je obserwować. Przypomniałam się jeszcze jedna rzecz, bo też płynęłam na wyspy Kulan. Tam chyba musimy zabrać ze sobą jakiś dokument tożsamości. Dobrze, coś, że o tym wspominasz. Albo jego ksero, tak? tak bardzo, dobrze, bardzo dobrze że o tym wspominasz. E, musimy wziąć kserokopię naszego paszportu. Możemy ją zrobić również w hotelu. E, więc pamiętajmy o tym. Musimy ją mieć po prostu ze sobą chyba w podróży. Falebie mieć kserokopię, bo jakby nam się paszport zamoczył, to może niekoniecznie. Kserokopia, o, tak. jest. wystarczy. Kserokopia. Jest najlepszą opcją. Okej. Okay. Mamy podwodny świat, mamy piękne plaże. Poczekaj, wróćmy do świata podwodnego. Jeszcze? Tak? Jeszcze mnie czymś zaskoczy? <gry> Myśl, może nie zaskoczę, natomiast nie wiem, czy słyszałaś o takim zwierzęciu nazywanym krową morską. Tak, słyszałam, ale nie widziałam. A ty widziałaś? Udało ci się? Udało mi się zobaczyć, natomiast tak naprawdę już nie ma samej takiej nazwy krowa morska. Nie mhm. wiem, czy o tym wiesz. Kiedyś... Ja nie słyszałam o tym. Nie ma takiego już zwierzęcia. Są to manaty, manatki inaczej. Okay. Krowa morska, była tak kiedyś nazywali mm -hmm. ogromne zwierzę, które już nie, nie ma go po prostu. wyginęło. nazywano go również syreną morską. Co ciekawe, nie słyszałam o tym. Tak. Natomiast teraz wszyscy mówią krowa morska, po prostu tak się przyjęło. Tak się przyjęło i tak Widziałam krowę morską. Było to też dość ciekawe przeżycie, ponieważ płynęłam z lokalnymi przewodnikami. E, oczywiście z grupą turystów. Mm -hmm. e, płynęliśmy oglądać żółwie. Pan przekonywał przewodnik, że 100% zobaczę żółwie, tak? Na... Żółwie nie widziałaś? E, żółwie były, były też, tak. Natomiast sikał 50% maybe. Mm -hmm. Także się nie nastawiałam. E, no ale po drodze uderzyłam w rozmowę z panem przewodnikiem. Okazało się, że miał dziewczynę z Polski, więc w ogóle Polako-Polako wiadomo. E, trochę po polsku porozmawialiśmy e, i e, jak już doszło do snurkowania, i faktycznie widzieliśmy te żółwie w ich naturalnym środowisku, żółwie były bardzo duże, byłam zaskoczona i e, naprawdę robi to bardzo duże wrażenie. Jeszcze polecam płetwy, bo te zwierzęta wcale pod powolne mhm. pod wodą nie są, więc można w pewnej odległości, oczywiście, za nimi płynąć i je obserwować. Tak, no to na pewno coś niesamowitego. Na National Geographic tak. taki, tak, własny. Natomiast o tej krowie morskiej chciałam powiedzieć tyle, że już dość daleko odpłynęłam od tego naszego głównego jachtu. Już byłam zmęczona i wracałam z powrotem, bo to też pewien wysiłek. Takie pływanie kilkudziesięciominutowe. I usłyszałam nagle polako, polako. Nawoływanie, tak. Tak, i ten pan po mnie przypłynął taką małą Pamiętał. łódką. Tak, i to było takie kochane. Przypłynął po mnie łódką. W ogóle wszarpał mnie na tą łódkę. Ja za bardzo nie wiedziałam, co się dzieje. On zaczął krzyczeć sikał, sikał. I podpłynęliśmy gdzieś w pobliże żerowania tej krowy morskiej. Powoli weszliśmy do wody i faktycznie zobaczyłam to ogromne zwierzę którego wcześniej nie miałam nigdy okazji widzieć, albo nawet słyszeć o nim e, tak naprawdę. To tak, no nie jest to, to, mm. aż tak, to aż tak rozpowszechnione. Nie, wygląda trochę jak hipopotam z ogonem, coś wow, takiego. No, niesamowite doświadczenie. Tak, i jak odpływała, to też za nią dość daleko popłynęłam, więc e, fajne przeżycie i 50%, ale się sprawdziło. Panu się dałam dało. należny napiwek, bo się postarał. Więc tak. są sympatyczni, tak. No to <laughs> bardzo, bardzo, bardzo e, ciekawe doświadczenie. A super, że nam o tym powiedziałaś, no bo w, myślę, że mało osób o tym słyszało wcześniej. Jasne. Więc skończyłyśmy temat raf, tak? Możemy przejść do. Jeszcze bym podpowiedziała, bo chyba o tak. tym nie wspominałyśmy, że przy hotelach są pomosty, które mają 900 metrów, kilometr. Mhm. I tak jak mówiłam, niektórych, tak jak przy zatoce Abu Dhabab, można zobaczyć gołym okiem, mhm. to nie przy każdym, tak? I tak troszeczkę dalej wysunięte na południe mają hotele najczęściej, pomosty, i z tych pomostów śmiało możemy zejść do wody i. Tam właśnie podpływają nieco mniejsze żółwie niż w Marsa Imbarak, ale również podpływają. Jest kolorowy tęczowy świat. Dzieci również snurkują sobie bezpiecznie. Jeżeli e, fala jest za duża, wiatr jest za mocny, mm -hmm. to wywieszają czerwoną flagę. To się rzadko zdarza przez e, te pobyty, które ja byłam, to powiedzmy, raz widziałam czerwoną flagę. Gdzieś tam bardziej w okresie, ten tym się zimowym. Tak, zimowym, nie, dokładnie. Więcej może się tego zdarzyć. Byłam akurat na przełomie listopada i grudnia mhm. i dosłownie raz wisiała czerwona flaga. Także okay. korzystaliśmy Czyli wtedy. Doświadczenia niesamowite już przy samym hotelu. Tak, dokładnie. Dobrze. Czyli możemy już. A tak, teraz zamykamy. Teraz temat, ci temat snurkowania yes, no. RAF. Ee, Egipt ma bogatą historię, i tutaj w tym kierunku chciałabym pójść. Powiedz nam, jakie miejsca z Marsa Alam możemy odwiedzić z tych właśnie takich najsłynniejszych historycznych? Egipt, dziedzictwo starożytności, i Marsa, Alem, Marsa Alam przepraszam, wybrałabym ze względów również zabytków historycznych, nie tylko Kair, piramidy i sfinks, ale również Luksor, w którym mamy świątynię w Luksorze i Karnaku to tam możemy poczuć, jacy mali jesteśmy wobec Wszechświata, ponieważ wchodząc do świątyni w Karnaku, do której podobno zmieściłaby się Katedra Notre Dame w całości, więc jest tak ogromna. I robi e... wrażenie. 134 kolumny nas witają, wysokie na 14 metrów, a przed nimi Aleja Sfinksów, więc Sfinksy też widzimy i to nawet nie jednego. Natomiast nie są tak ogromne, ale kolumny robią wrażenie. E... Tam Czujemy się maleńcy wobec tego, co nas otacza. E, myślę, że faraonom o to chodziło. I każde pokolenie, każdy następca tronu budował więcej, wyżej. Największe wrażenie na mnie, oprócz kolumn, zrobił ogromny obelisk, który dowiedziałam się, że jest zrobiony z jednego kawałka e, marmuru, tak naprawdę. Wielki na 29 metrów wysokości, mm, lekko różowy. Tak bym go określiła, strzelisty u góry jak to obelisk. Na samym środku. Wyobraźmy sobie jak w tamtych czasach mogli go wznieść, tak? Ile to pochłonęło pracy. I jak Słysz niesamowite jest to, że cały czas możemy oglądać się tak naprawdę to muzeum na wolnym powietrzu. Tak. W takim świetnym stanie. To, to jest naprawdę niesamowite, że to tyle lat i jeszcze nas potrafi tak zachwycić. Tak jak mówisz, przenosimy się w czasie. Po prostu jesteśmy na tej samej posadzce, jesteśmy e, obok tej samej kolumny, obok której przechadzali się e, czy służba faraonów, czy sam faraon. Tak? Mamy miejsca, w, którym, w których... Wyznaczone specjalnie do miejsc spotkań, narad wojennych, do miejsc, w których kobiety rodziły następców tronu. Widzimy całą aleję, całą świątynię w pełnej okazałości. Te Sfinksy, o których wspominałam mhm. na początku, jeszcze są odkrywane. E, więc tam na pewno jeszcze jest wiele do odkrycia. A wie co nas jeszcze tam czeka? Dokładnie. E, w luksorze jest nieco mniejsza. Bo Karnak jest oddalony 3 km, mhm. dosłownie, od samego się, centrum luksoru. W luksorze jest nieco mniejsza, jeśli w ogóle mogę to tak określić, świątynia łatwiejsza do zwiedzania. E, wiadomo, że tych świątyń nie zobaczymy w całości, tak? No ale na pewno warto. Jak robią wrażenie mimo wszystko. Tak, dokładnie. Stamtąd wybrałabym się do Doliny Królów. E, mm. Po drodze mijamy wielkie kolosy Memnona, tak zwane. Mm -hmm. Są to dwie kolumny, pozostałość również po świątyni jednego z faraonów. Nie będę się tu e, kusić, żeby wymieniać e, imiona i nazwy faraonów. Myślę, że to już możemy pominąć. <laughs> Jasne, natomiast e, ciekawostką jest to, że w starożytności myślono, że ta świątynia, w sumie te kolosy śpiewają. E, Ponieważ e, podczas e, tak naprawdę trzęsienia ziemi lekko się chwiały, mhm. a że była w nich e, skroplona woda. Wydawały dźwięk. Tak, wydawały dźwięk i mówiono, że jest to głos Memnona. A Memnon to w ogóle e, był wojownik, e, który. Zabił przyjaciela Achillesa i Al mm -hmm. Achilles w odwecie zamordował Memnona, więc był taką postacią mitologiczną, wtedy umieszczaną na malowidłach, rzeźbach, i właśnie tam. I mówiono, że Memnos, Memnon, przepraszam, tam właśnie śpiewa. I tutaj myślę, że takie samo można odnieść wrażenie jak w Karnaku, w, mm -hmm. w tej świątyni, bo te kolosy też są olbrzymie, i tutaj mm -hmm. znowu człowiek się czuje taki tak. maleńki przy nich. Dokładnie. Zdjęcie oddaje no. y, to, jacy jesteśmy mali. I stamtąd już do słynnej Doliny Królów, czyli miejsca pochówku faraonów. Jest bardzo duży obszar, na którym rozsiane są grobowce. Nie wszystkie można zwiedzać, są wybrane dla zwiedzających oczywiście, żeby ich nie spustoszyć, żeby zachować ich pierwotny wizerunek. Najciekawszą dla turystów myślę jest miejsce najciekawsze, to grobowiec Tutankhamona. Jednego z najsłynniejszych faraonów. Jest dodatkowo płatne wejście, oprócz tego, że płacimy mhm. za Dolinę Królów. Um, Ale warto. Warto. Natomiast pamiętajcie, że te, które są otwarte dla zwiedzających, również posiadają przepiękne malowidła um, i trumny faraonów z pozostałościami, które były wkładane razem z faraonami tam też zachowujemy ciszę, tam tak. też każdy jest poważny. Widać ile pracy zostało włożone w to, żeby pochować tam faraonów i faktycznie wierzono w to, że dzięki takiemu pochówkowi przejdą na drugą stronę i będą żyć wiecznie. Nie też osobiście zachwyciły właśnie te malowidła, o których mhm. mówisz. Przechodzimy przez ten grobowiec, idziemy schodami w dół. A takimi stopniami, i na każdej ścianie, każda ściana jest w całości pokryta różnymi malowidłami. To jest coś, coś naprawdę niesamowitego. W jakim one są stanie? Tak, są zachowane praktycznie idealnie, więc znowu czujemy się jak w starożytności. Warto z respektem przyjrzeć się um, Hatshepsut, czyli jednej z nielicznych kobiet faraonów. E, na malowidłach przedstawiano ją często w zbroi, czasami też z brodą. Postać niezwykła. Tak, postać niezwykła e, z uwagi na to, że przede wszystkim była kobietą, ale też wojowniczką. Bardzo dużo e, zawdzięcza jej Egipt, e, natomiast jej syn, trochę w zazdrości myślę, chciał ją wymazać z kart historii i dlatego możemy spotkać wiele zamalowanych lub zdrapanych e, malowideł, e, czy też e, rzeźb e, Hatshepsut sama świątynia naprawdę robi wrażenie idąc po schodach do świątyni która tak jak już mówiłyśmy jest przyklejona do skały tak. czujemy jej potęgę obok jest takie miasteczko to też jest ciekawostka takie miasteczko archeologów którzy ciągle działają więc ciągle, ciągle coś jeszcze mogą odkryć dokładnie ciągle coś jeszcze mogą odkryć więc to jest obowiązkowy przystanek. No, myślę, że świetnie nam przybliżyłaś to miejsce i całą jego historię. Natomiast, czy są jakieś miejsca jeszcze, może, mniej popularne, mniej znane, które miałaś okazję odwiedzić, albo które byś poleciła? Jasne, myślę, że tak. Jeszcze w tym regionie Muzeum Papirusu to na pewno coś, mhm. co możemy odwiedzić kupić tam replikę papirusu, dowiedzieć się. Tak, to też na pewno ciekawa pamiątka mhm. dowiedzieć się jak powstaje papirus? Jak powstawał? Jak obecnie możemy widzieć wyrabianie tej pamiątki, tak naprawdę? Panie na papirusach piszą odręcznie imię lub to, co chcemy, tak naprawdę po arabsku, więc możemy dla kogoś również zakupić taki prezent. Natomiast jakie miejsca? Mhm. To oprócz muzeum. E... Może jakieś przyrodnicze jeszcze? Bo cały czas jesteśmy w pustyni. Pustynia, pustynia i Rafa Koralowa. Natomiast jest jedno zielone miejsce. Czyli niezieleń jest... też możemy tak. zobaczyć. Jest to Asuan, itama słynna Asuańska, na którą też e, turyści się wybierają. E, oczywiście ma swoją bogatą historię, ale tak jak mówię, też krajobrazowo jest e, zróżnicowana. I samo miejsce e, w przepływu Nilu, jakby. Pierwsza katarakta, czyli pierwsze miejsce, w którym handlowano na Nilu, jest zachowane do dzisiaj, nie przeobrażone. E, oczywiście. Czyli znowu cofamy się tak. i widzimy ten, ten Egipt z przeszłości. Dokładnie. E, więc Asuan to na pewno miejsce warte odwiedzenia. Coś jeszcze tutaj przychodzi Ci na myśl? Myślę, że warto jeszcze na swoją listę wpisać trochę inny krajobraz, czyli. Piękny kanion mieniący się również kolorami brązu, różu, żółci, jest to wadi Hamamat. A o tym miejscu nie słyszałam, opowiesz nam troszkę. Jest mi właśnie mniej odwiedzane, mm -hmm. więc jeżeli jesteśmy już po raz kolejny w Marsa-Alam, śmiało możemy to zobaczyć. Jeszcze jest jeden park, taki bym powiedziała, nawet ornitologiczny dla miłośników przyrody. Jest to Wadi El Gemal. Możemy mhm. tam obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku. I jest dość ciekawym miejscem, tak jak mówię, na kolejny raz w Marsylii. Mamy botaników, mamy tak. fanów snurkowania, nurkowania, mamy fanów historii. A co z osobami, które chcą aktywnie spędzić czas, może jakoś troszkę bardziej ekstremalnie? Ekstremalnie. Na pewno e, mamy bazę kitesurfingową, mamy również miłośników windsurfingu i mhm. to przy hotelach możemy tak naprawdę e, zażywać tych sportów wodnych. Mamy tam jakieś też szkółki, można po prostu zacząć naukę? Można. Szkółek jest bardzo dużo, także czy wcześniej je znajdziemy przed wyjazdem, czy już na samym miejscu e, się rozejrzymy, będzie dobrze. Więc kitesurfing, windsurfing jak najbardziej. Okay, czyli sporty wodne. Coś tak. jeszcze, co możemy robić, bo mi się kojarzy pustynia i tutaj te aktywności Jasne. na pustyni. Miałaś okazję próbować? Miałam. Pozwól mi, że jeszcze wrócę do tego windsurfingu, Jasne. bo tak mi się przypomniało, że wielu klientów czasami mówi mi, ale tam będzie wiać. Mm -hmm. bo gdzieś no słyszeli, że czy nie wieje, czy nie jest za zimno. Po pierwsze, ten wiatr jest ciepły. To nie jest taki wiatr jak nad Polską Morzem. To przyjemna, oszyświająca bryza. Dokładnie. W zimę, owszem, jeżeli wiatr jest dość mocny i cały czas zażywamy kąpieli w wodzie, no to może nam się zrobić chłodno, ale chłodno, nie zimno. Mm -hmm. To tak, znacząca różnica. Tak, na, na plaży też, może o tym wspomnę, są porozstawiane najczęściej takie, nie jak nasze parawany, ale coś podobnego. Wiem o co ci chodzi. Tak. Takie materiałowe albo nie materiałowe, tylko z drewna najczęściej one są. To jest, to jest z ściny. Ściny. Naturalnych, tak. z naturalnych wyrobów tak naprawdę. Są porozstawiane takie osłony, żeby na nas nie wiało, więc wypoczywamy Słoneczko w totalnej... Słoneczko nie wieje, tak. można Więc się wieje. Odpowiadając, wieje, ale nie przeszkadza wręcz w kitesurfingu czy windsurfingu, pomaga. Natomiast w normalnym wypoczynku uważam, że nie przeszkadza. To teraz ale słyszałam tej o pustyni, pustyni tak. tak. Słyszałam o pustyni, że powiedziałaś, i to jest też, myślę, ogromny, szeroki temat. To jest tylko część Sahary. Nie ma samego piasku na nim, na niej. Um, to też myślę, warto tak. zwrócić na to uwagę, bo każdy sobie wyobraża pustynię, że to jest taki sypki piaseczek, Dokładnie. a tutaj wygląda to troszeczkę inaczej. To nie wygląda tak jak w Tunezji na przykład. Jeżeli ktoś był i może porównać, czyli nie mamy samych piaszczystych wydm, ale mamy również skały, mamy również żwir, ale to wszystko daje nam przepiękne kolory, ponieważ pustynia mieni się nie tylko brązem czy odmianą złotego koloru. Jakbyśmy to nazwali, ale pustynia o wschodzie słońca mieni się czerwienią i różem. To jest przecudowne. Można jechać na wycieczkę fakultatywną mhm. i o wschodzie słońca podziwiać pustynię. Możemy to zrobić jeepami, okay. możemy to zrobić kładami. Tak jak wspomniałaś, dla fanów ekstremalnej przygody też coś znajdziemy. Um, w, więc albo wschód, albo zachód polecam. A obserwacja gwiazd też wchodzi w grę? Tak, udało mi się obserwować niebo i to jest też porównywalne z Karnakiem, bym powiedziała ich hadrze przeżycie takie dość mistyczne no bo na pustyni jest całkowicie ciemno. Tak. I te gwiazdy wydają się inne niż u nas. Wszystko lepiej widać. Tak, Bardziej wszystko wyraźniej, lepiej. I to sklepienie nieba, mamy wrażenie, że otacza nas wszędzie, jakbyśmy byli w jakimś obserwatorium na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Więc wschód czy zachód słońca oraz obserwacja gwiazd. Obserwacja gwiazd. No świetnie, świetnie to wszystko brzmi. Mamy naprawdę sporo możliwości, sporo rzeczy do zrobienia. No ale też podróżujemy, żeby spróbować lokalnych przysmaków, lokalnej kuchni. Powiedziałabyś nam troszeczkę o kuchni egipskiej, czym ona się charakteryzuje, jakie tutaj może mamy yes. popularne dania? Mamy jak najbardziej. E, może zacznę od miłośników słodkich rzeczy. Mm, tak, mów, mów. To jest cukier miodem, polanym razem z cukrem. Tak Czyli będzie mogła... słodko. Przesłodko. Będzie bardzo przesłodko w Egipcie. Najsłynniejsza jest baklawa, mm -hmm. czyli takie cieniutkie ciasto, to się nazywa ciasto filo, przełożone orzechami, migdałami, zalane syropem, na to jeszcze miód, więc same orzechy i migdały również są słodkie, więc jest to słodycz, przepełniona słodyczą. Słodycz sama w sobie. Tak, dokładnie. To często też klienci i turyści przywożą z Egiptu. Mniej słodka, chociaż mhm. nie wiem, czy w ogóle w takich kategoriach można mówić w Egipcie, że coś jest mniej lub bardziej słodkie. Jest hałwa również z orzechami, rodzynkami czy wszelkimi dodatkami. Mamy również bambusę, to jest, porównałabym do, do takiego zapiekanego budyniu. Mhm. Tam wszystko jest słodkie. Mleko jest słodkie, śmietana jest słodka. Jest to jeszcze zalane miodem lub syropem i zapiekane. Jest z góry to taka. taka karmelizowana tak, karmelizowana wierzch. Tak, taki o. karmelizowany wierzch, okay. dokładnie. E, więc słodycz pogania słodycz. A jeżeli już. E, jak się przesłodzimy, jak, jak się przesłodzimy,. Co zrobić? Co, co wypić, najpierw wypić kawę tak. albo herbatę. Bo kawa e... arabska chyba jest jedną z takich e, najbardziej popularnych, też smacznych kaw. Tak, ale z takich ciekawostek mówią na nią kawa po turecku. W Egipcie. Najczęściej jest niesłodzona. No A jeżeli chodzi o Tak. A jeżeli chodzi o herbatę, to ja jestem fanką herbaty w Egipcie, bo jest z hibiskusa i jest dość cierpka. Mhm. Jest dość cierpka kwaśna, Natomiast przy tej słodyczy. Taka miła odmiana. Miła odmiana, dokładnie. Więc, jak już chcemy spróbować lokalnych dań, to warto pamiętać również nie tylko o deserach i kawie i herbacie. No właśnie, dania główne. Dania główne. Na pewno jednym z dań głównych jest kofta. Jest to mm, tak jakby nasz kotlecik mielony, mm -hmm. nadziany na patyk, natomiast nie smakuje jak nasz kotlet mielony, ponieważ jest z jagnięciny, baraniny. E, trzeba pamiętać, że w Egipcie nie jedzą wieprzowiny. To tak? jest ważna rzecz. Natomiast no, jest to, uważam, fajna, miła odmiana. Jest bardzo dobrze przyprawione e, to danie. Ziołami, e, czosnkiem, cebulą, przepyszne. E, bardzo też takim popularnym, e, które można spotkać, e, daniem jest koszari. Koszerne mhm. jedzenie, tak w skrócie. Okay. I to jest połączenie, czego my byśmy chyba nie połączyli, czyli. Makaron z ryżem. O kurczę, tak, bardzo syte. Jeżeli to zjemy, to już na południe jesteśmy na jedzeni. E, makaron z ryżem zalany sosem pomidorowym, więc takie mm -hmm. bolone tylko z... w wydaniu, w wydaniu okay. egipskim jest również dołożona ciecierzyca albo soczewica. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w Egipcie bardzo popularna jest. Niektórzy mówią na to fasola, mm -hmm. niektórzy mówią na to Bób. E, po arabsku jest to ful i dodają to do wszystkiego. Czasami taki bób jedzą normalnie w chlebku, czyli w takiej picie. Okay, ale to jest na zasadzie takiej pasty, czy bardziej w kawałkach? Bardziej gotowany okay. w kawałkach, jak ciecierzyca, coś takiego mm -hmm. bym powiedziała. A więc na pewno typowe dania egipskie mamy. Ja myślę, że jak jesteśmy przy jedzeniu, no to musimy też napomknąć o zemście faraona. Może czy, kilka, kilka typów, którymi warto się podzielić, jak no tutaj poradzić sobie z tym. Jasne. Słuchajcie, ja myślę, że to może nie jest mit, ale um, naprawdę nie myślmy, że każdy tą zemstę Farona będzie miał i będzie miał wycięte dwa lub trzy dni w hotelu z życia. E, mi osobiście się nie wydarzyła taka historia. Ja też potwierdzam, <laughs> trzeba e, przestrzegać myślę kilku reguł. Pieczątki oczywiście nie dam na to, że nic nikomu e, się nie stanie, natomiast jeżeli przestrzegamy pewnych zasad, to myślę, że. Damy radę. A jakie to są zasady? Złote rady. Pierwsza, nie przejadać się. Ja myślę, że to jest najważniejsze. Pamiętajcie, że nasz organizm naprawdę dostaje troszkę szoku termicznego. Jak wyjeżdżamy z minus 5, na przykład w grudniu w Polsce i wpadamy do 27 stopni, czy 25 w Marsa Alam, to jest pierwszy szok dla organizmu. Drugi jedzenie co dwie, co trzy godziny na all Inclusive to kolejny szok dla organizmu. Więc pierwsze, nie przejadanie się, a tak poważniej. Um, to ja na przykład osobiście nigdy nie myję zębów wodą z kranu, mm -hmm. tylko wodą butelkowaną. E, i tak jak warto, używam. też wspomnieć, że hotele też dają taką wodę butelkowaną, jest codziennie uzupełniana do właśnie mycia zębów. Dokładnie, stoi w Łazience, także nie musimy się o to martwić. Jeżeli chodzi o słynne kostki lodu, to robione one są z wody przygotowanej, także tego nie się musimy nie... się obawiać. Tego się nie obawiamy. Nie jemy na targowiskach, przynajmniej ja i Gdzieś tam to wyznaje, że nie jemy owoców z targowisk no, czy warzyw. w ogóle nie mytych. Tak, nie? dokładnie. To, to jest chyba najważniejsze. Bo owoce i warzywa są bardzo dobre w Egipcie. W hotelach nie obawiajmy się ich, natomiast na targu Lokalnie. bym ich nie jadła. Dobrze, mamy, mamy jedzenie. To teraz powiedz nam jeszcze, co z Egiptu warto przywieźć. No i tutaj, jeżeli mówimy o zakupach, no to warto też wspomnieć o targowaniu się. No tak, targowanie się. Słuchajcie, no, jakby też jest kilka złotych zasad, tak naprawdę, przy targowaniu Jak to się. Jak <laughs> wielu, wielu osobom właśnie nie nie będę, mówią mi często klienci, nie będę robił zakupów, nie chcę się targować, nie chcę lecieć do Egiptu, bo chcę zro normalnie zrobić zakupy. Tak naprawdę, uśmiechem zrobimy wszystko i musimy pamiętać o tym, żeby cierpliwie oglądać przede wszystkim żeby nie dotykać wszystkich rzeczy, które gdzieś tam oglądamy, bo to też jest sygnał dla sprzedającego, że chcemy tak. to kupić i jesteśmy zainteresowani. Jeżeli chcemy zbić cenę, to najlepszą metodą, nie wiem czy ty też masz takie doświadczenie, jest wykazanie braku zainteresowania odchodząc po tym, jak sprzedawca rzucił pewną sumę, tak? Więc kapelusz, powiedzmy, m, pytamy się, za ile jest ten kapelusz? Tak. Sprzedawca mówi, że za 20 dolarów. E, no i mówimy dziękuję i odchodzimy. Tak, tak. I na Zawsze górę. nas zaczepi. Więc Powrót. mówimy o połowę, 10, on mówi 11 i powiedzmy się zgadzamy, tak? Natomiast to też warto wspomnieć, że wywodzi się po prostu z kultury jest czymś normalnym, nie bójmy się targować. E, i, I nie jest to nic, co... W, jest niebezpieczne, czy... No. Dokładnie, ja bym to nazwała bardziej zwykłą rozmową Dokładnie. o cenie, niż, bo targowanie brzmi tak mocno impulsywnie, a Taki to Takie się... może ma negatywne emocje, To po prostu jest tak. rozmowa o cenie. Dokładnie, rozmawiajmy o cenach. Pod e, tego nie powiedzieliśmy na samym początku, pamiętajcie, że do Egiptu zabieramy dolary, bo wspomniałam... E, tak, to jest bardzo ważne tak? w zakupach. I dolary muszą być wydane po 2001 roku. Już większość takich mamy czy w kantorach. Czy lokalną walutę warto wymieniać, czy dolary będą wystarczające? Powiem Wam szczerze, że zawsze używałam dolarów. Tak? Tych funtów egipskich nie wywieziemy z powrotem do Polski, jakby, bo ich nie możemy je wywieźć, ale ich nie wymienimy, chyba że chcecie mieć pamiątkę mhm. tak? w postaci i kolekcjonujecie banknoty. banknoty. E, to tak, e, m, to możecie, natomiast nie ma takiej potrzeby. Okay. Um, jeszcze odnośnie takich zasad, to może coś o Bakrzyszu powiesz? Tak, na pewno zostawianie napiwków, bo tak to określiłaś lokalnie, jest po prostu przyjęte w kulturze. tak? I czy to paniom sprzątającym, czy to pan w autobusie ma koszyczek na napiwki, jest to zupełnie naturalne. Zostawiamy tyle, ile myślimy. Um, jest to po prostu wpisane w ich kulturę. Jest grzecznie coś tak. włożyć Dokładnie. do koszyczka, czy dać za miłą tak. obsługę. Wracając do zakupów, tak. na pewno warto wybrać takie pamiątki, jak amulety, czy talizmany, mhm. chroniące nas przed. Jest coś takiego z, z, konkretnie ja z myślę, tego regionu? Ja myślę, że masz to na szyi nawet. A, <laughs> jest to tak. ręka Fatimy, mhm. mmm, która chroni, ostrzega nas przed złem. Przed ludźmi, którzy chcą nam wyrządzić krzywdę. To taki jeden z tak naprawdę talizmanów. W drugim jest też skarabeusz, który jest szeroko wszędzie obrazowany tak. w kulturze egipskiej i mówi o reinkarnacji, jakby o tym życiu wiecznym. Może nie tyle o reinkarnacji, czy o życiu wiecznym, ponieważ skarabeusz potrafi się zakopać pod piach i wyjść z niego po dłuższym czasie. Dlatego był bardzo ważny wśród Egipcjan. I tak jest do tej pory. Jest on zachorowany na malowidłach. Co jeszcze? Co jeszcze można zobaczyć? Jest, jest taki ciekawy kamień jak alabaster. Nie wiem, czy o nim słyszałaś. Tak, słyszałam. I, um... I chyba jest też takie miejsce w Marsa tak. Alam, które my też możemy odwiedzić. Jest. jest miejsce w Marsa Alam, które warto odwiedzić i warto się tam wybrać jest to y, muzeum, sklep, miejsce mm -hmm. wyrobu pamiątek właśnie z alabastru. Przypomina to trochę nasz gips na przykład, tak? czy marmur. E, natomiast przenika światło i wiele lamp, jak e, m, e, innych osłon na świece jest z tego robione. Mm -hmm. Inne kruszywa nie przenikną nam światła, więc możemy tak to odróżnić. Coś jak nasza porcelana. Tylko matowe. Czyli też bardzo fajna pamiątka, tak. którą możemy przywieźć. Dokładnie. Więc były, um, był alabaster, można kawę i herbatę z hibiskusa, e, olejki eteryczne, mm -hmm. wszędzie je sprzedają i naprawdę robią z nich też perfumy, które też możemy zakupić, i też są słynne, i pachną zupełnie inaczej niż te perfumy drogowej. To te, też inaczej się utrzymuje bardzo długo zapach. I na skórze. Oni tak. przede wszystkim mówią, że na skórze, a tak? Nie na ubrania, a nie na ubraniach. Ale jeszcze odnośnie ubrań, e, ja też przywiozłam sobie z Marce Alam bardzo fajne chusty. I to też jest, myślę, fajna pamiątka tak. dla kogoś bliskiego. Tak, chusty, jak najbardziej, kapelusze, to co wszędzie nie mówią o magnesach, <laughs> to Magnesy, co wszędzie można, e, można dostać jak najbardziej. To co jeszcze, tak podsumowując, z Marsa Alam możemy zrobić, zobaczyć? Co byś jeszcze polecił, albo co szczególnie tobie się spodobało na tych wakacjach? Podsumowując, myślę, naszą rozmowę i moje wakacje, niejedne w Marsa Alam i myślę, że przede mną jeszcze kilka podróży. Nie tam. Wrócisz. Wrócę, ponieważ jest to najbliżej położone miejsce ciepłe z rafą koralową i. Tak jak mówię, ze słońcem, które można odwiedzić w naszą zimę i naprawdę się wygrzać, nabrać tej witaminy D, nabrać tego optymizmu do życia i wrócić do naszej szarej rzeczywistości z uśmiechem. Także podkreśliłabym snurkowanie, mm -hmm. podkreśliłabym karnak i luksor z Doliną Królów obowiązkowo, obowiązkowo i świątynią Hatshepsut i pustynię. A jeszcze jest takie jedno miejsce, które mi się kojarzy w Marsa Alam, e, ktu, no, w którym możemy zobaczyć delfiny w ich naturalnym środowisku. Tak, dobrze, że o tym mówisz. Jest to Dolphin, Dolphin House. Tam możemy obserwować delfiny, czyli delfiny też są, nie tylko żółwie, nie tylko tak zwana krowa morska. Czyli mamy wszystko. Jest i historia, i pyszna kuchnia i przede wszystkim przepiękny podwodny świat. No tak. Myślę, że zachęciłaś i mnie, i wszystkich do odwiedzenia Mam tego nadzieję, regionu. Mam nadzieję, że Egipt nie będzie już tylko traktowany jako słońce i leżak, ale coś więcej niż tylko opaleniznę możemy tak. z Egiptu wywieźć. Tak piękne zdecydowanie, wspomnienia. tutaj dużo możliwości nam daje i nam świetnie to pokazałaś. Dziękuję ci serdecznie za, za rozmowę. Proszę bardzo. To już wszystko na dziś. Jeśli podobał wam się odcinek naszego podcastu, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku i taki świat jest piękny. Cześć.